Pracodawcy i związkowcy. Wspólna sprawa. Kompetencje Witam społeczne po i polityczne. W programie Radia Opole dyskusja gorąca trwa już przed programem, a to program Pracodawcy, Związkowcy, Wspólna Sprawa. Zobaczymy, czy temat będzie równie gorący jak ten, który rozgrzał uczestników debaty przed programem. W studiu Grzegorz Kulis, Business Center Club. Dzień dobry. Rozgrzany dzień dobry. Grzegorz Adamczyk, Solidarność. Dzień dobry, spokojny. I Piotr Pancześnik, wyjątkowo spokojny, bo wszystko już widział. Jeszcze spokojny Grzegorz Adamczyk. W związkach to się tyle dzieje, że to faktycznie tylko spokój. Co dzisiaj mamy na tapecie? Coraz więcej firmy poszukuje pracowników jakichkolwiek. Z ogłoszeń o pracę zniknęły zapisy o wymaganym doświadczeniu czy o umiejętnościach przyszłego pracownika. Rozmowy kwalifikacyjne są krótkie i skupiają się na kwestii, od kiedy pan, pani może zacząć. Tak przynajmniej donosi portal Biznes Wprost. Z czego to wynika? W Polsce mamy do czynienia z powolną katastrofą demograficzną. Tak mówi dr Marek Szopski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Rynek pracy może być uratowany przez cudzoziemców zatrudnianych w Polsce. Takie twierdzenia wielokrotnie padły przy tym stole w naszym programie, ale jak zawsze jest jakieś ale. Trwają prace nad nowelizacją ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców. I resort pracy za pomocą tej ustawy chce ukrócić możliwość korzystania z tak zwanego outsourcingu pracowniczego, który stosowany jest często zamiast pracy tymczasowej. W ten sposób nieuczciwe firmy obchodzą prawo. Choć przepisy nadal są na etapie procedowania, to podobno urzędy wojewódzkie już zaprzestały wydawać zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, którzy są zatrudniani przez firmy świadczące tak zwany outsourcing pracowniczy. I o tym zjawisku z kolei donosi portal Plus.hr. Problem polega na tym, że takich zezwoleń nie dostają także cudzoziemcy, którzy mają pracować w firmach niestosujących tego modelu outsourcingu. Czy takie zjawisko także jest zauważalne na Opolszczyźnie? Grzegorz Kulis, Business Center Club. Ojejku, bardzo szeroko, pani redaktor, no bo albo zaczynamy od deficytów kompetencji na rynku. To się łączy. To się łączy. Znaczy łączy się i się nie łączy, bo jest cała techniczna strona związana z tym outsourcingiem. Ja postaram się radiosłuchaczom w bardzo krótkim, telegraficznym przekazie jakby pokazać, o co chodzi z outsourcingiem i jaka jest istota tego problemu, dlaczego outsourcing jest zły. I bo outsourcing jest obejściem prawa. Outsourcing, jeżeli mówimy o pracy dla trzeciego podmiotu w tej trójstronnej relacji, praca tymczasowa, czyli agencja pracy, pracodawca i pracownik, no to po to został w prawie polskim umocowany taki podmiot jak agencja pracy tymczasowej. Z wielu względów, i postaram się jakby tutaj wylistować te najistotniejsze, firmy zaczęły korzystać z czegoś, co nie jest jakby ujęte w polskich przepisach prawa, mianowicie z tak zwanego outsourcingu, czyli firma, która nie jest agencją pracy, zatrudnia ludzi i ich wypożycza. Co do zasady tego robić nie może, bo nie jest agencją pracy, ale ona to ukrywa pod świadczeniem usług. I największą jakby tym nowotworem outsourcingu i dlaczego państwo zasadnie bardzo z tym walczy, lekko, nieumiejętnie, ale kierunek jest absolutnie właściwy, to jest to, że firmy, które korzystają z outsourcingu, mają całą masę korzyści, bo literalnie oszukują na składkach i na podatkach pracowników. Na przykładzie, Outsourcingu nie deklarują wszystkich, jakby znam te firmy, są i opolskie nasze firmy, i ogólnopolskie duże organizacje, takie, że tak powiem, paraagencyjne, które podpinają się trochę w modelu pod agencję, naprawdę są firmami outsourcingowymi, które nie mają certyfikatu agencji pracy i one przy pracownikach cudzoziemcach w szczególności, którzy przepracowują w zakresach od 200 do 250 godzin miesięcznie, deklarują 80, 100, 150. Całą resztę wypłacają i znam firmy, które robią 2000 kopert miesięcznie. I to umożliwia outsourcing. Dlaczego? A dlatego, że tam jest podwykonawstwo, czyli nie ma tej, między pracodawcą a użytkownikiem, a firmą outsourcingową nie przekazywane są formalnie godziny. Tylko, nie wiem, sztuki, jakieś inne ekwiwalenty pracy, za które ta firma jest formalnie wynagradzana. Drugim korzyścią dla tych firm jest to, że one mogą tymi ludźmi swobodnie rzucać pomiędzy projektami, czego konstrukcja agencji pracy tymczasowej w kontekście zatrudnienia cudzoziemców uniemożliwia.
I na pewno agencjom trzeba byłoby dać to prawo, bo jak ja mam panią sprzątaczkę w firmie X i ja nie mogę jej wysłać na tą samą pracę do firmy Y, tylko jeszcze raz muszę przechodzić tą całą celebrę w PUP-ie czy w Urzędzie Wojewódzkim, to jest nonsens rynkowy i to powinno zostać skorygowane, żeby tym agencjom trochę ulżyć, a jednocześnie zabrać to, tą korzyść firmom outsourcingowym. Więc outsourcing jest bardzo dobrze, że jest atakowany. Szacuje się, że ta dziura wynikająca z nieoskładkowania tych dodatkowych godzin i ta czarna strefa jest gdzieś tam, nawet mówią w mediach, że jest zbliżona do niegdyś dziury VAT-owskiej. To są bardzo duże pieniądze, o które państwo w tej chwili walczy. Zasadnie trzeba to uregulować, więc albo uregulujemy outsourcing jako taki, albo go zabijemy poprzez ciężkie kontrole i poprzez danie większej możliwości agencjom zatrudnienia. Mhm. Teraz jak to się ma do deficytów kompetencyjnych na rynku? No tak trochę się ma, no bo taka firma outsourcingowa, która chciałaby zatrudnić pracownika, ona temu pracownikowi netto zapłaci więcej, bo ją stać. Klientowi da niższą taryfę, no bo ją stać i sama zarobi więcej. Jedynym poszkodowanym będzie polskie państwo, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy, bo nie odprowadzą takich wysokości należnych składek, jak powinni, czy podatków PIT-u 4, jak powinni odprowadzić. Mhm. I jakby w sytuacji trudnej co do podaży pożądanych kompetencji na rynku, wynikających absolutnie z demografii, z niedopasowania systemu edukacji. Z drugiej strony, bo to już w takim szpagacie jakby poznawczym stoimy, z drugiej strony jest automatyzacja, robotyzacja i ludzie boją się utraty tego miejsca pracy plus kryzys, więc tu jest takie trochę tak schizofrenia, jeżeli chodzi o ten rynek pracy, jak on zareaguje, co kiedy, na co wpłynie. Na dzisiaj faktycznie jest tak, brakuje nam dalej ludzi, brakuje nam kompetencji. No i musimy o te kompetencje walczyć. Jak się walczy ceną w nieuczciwy sposób, no to niestety wygrywają na rynku te podmioty, które nie działają uczciwie i rzetelnie. I z tym zasadnie i bardzo mocno trzeba walczyć. To jaki jest problem, jeszcze pana dopytam, jaki jest problem w tej nowelizacji przepisów, która właśnie jest opracowywana? Jeżeli chodzi o nowelizację przepisów, mówimy o stworzeniu w ogóle polityki migracyjnej, tak? Czyli mówimy o przepisach związanych z tym, żeby ułatwić przepisy, które powinny się pojawiać w kontekście polityki migracyjnej, powinny ułatwić pracodawcom i uprościć procedurę związaną z pozwoleniem o pracę, czy kartą Polaka, czy wszystkimi innymi tymi trudnymi formami, które realizuje się w Urzędzie Wojewódzkim. I wszystko powinno pójść w kierunku tego, co robi powiatowi Urząd Pracy, czyli oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy. I jakby, jeżeli pójdziemy w tym kierunku i otworzymy się na wybrane kraje azjatyckie, jest pięć krajów, które są uprzywilejowane, jeżeli chodzi o szybką ścieżkę, czyli to oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy. Już nie będę ich wymieniał, bo wszyscy je znamy, ale brakuje nam krajów azjatyckich i uważam, że takie kraje jak Wietnam na przykład, czy Filipiny, to są dobre kraje, jeżeli z wielu względów dobre kraje do kierunku takiego świadomego kierunku sourcingu pracowników, którzy mają załatać nam tą dziurę demograficzną. Dziękuję panu bardzo, bo już Grzegorz Adamczyk z Solidarności wzdycha. Ale co źle mówiłem? No, myślałem, że sam pochwały dostanę teraz. No, czy nie będzie pochwały? Akurat muszę tu powiedzieć i odnieść się do tego, bo ten problem outsourcingu pracowniczego, on zawsze burzył nam rynek pracy. Bo dobrze działające, funkcjonujące agencje pracy, między innymi tutaj mojego kolegi, który siedzi po mojej prawej stronie, pokazują, na jak duże niebezpieczeństwa i nierówności te prawidłowo funkcjonujące firmy są narażone. Konkurencja nie śpi. Pieniądz kusi, łatwy pieniądz, bez pracy, bez troszeczkę kombinowania. I te porządne agencje pracy, które rzeczywiście spełniają wszelkie standardy, one są poprzez taką działalność agencji outsourcingowych, są skazane prawie że na porażkę. Nie wygrają z nimi. Ja wiem, co ich dzisiaj boli. Co boli agencję? To, że rząd wstrzymał rejestrowanie wszystkich tych pracowników zarobkowych, którzy są z innych stref, bo obawia się, że będzie ta patologia się pogłębiać. Im więcej pracowników, tym gorsze warunki pracy, gorsze traktowanie tych pracowników, wręcz może to doprowadzić do takiego paraniewolniczego systemu pracy. Tak się dzieje w niektórych krajach, a szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, jak Włochy i Francja, bo to one jak gdyby
stamtąd to wszystko przyszło do nas. I im będą ściślejsze regulacje, im będzie to lepiej kontrolowane i lepiej dopracowane prawnie, to szybciej sobie z tym problemem poradzimy. Tylko na razie tak jakby zamrożone to wszystko zostało, tak? Ponieważ dlatego, że nie ma jeszcze przepisów wykonawczych. Bo tych uwag, skarg, z tego co ja wiem, w Ministerstwie Pracy było bardzo dużo. A szczególnie... A kto się skarżył? No przede wszystkim Agencje Pracy i pracownicy. Pracownicy w pewnym momencie poczuli się, ci, którzy są wykorzystywani, tak mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, przez agencje outsourcingowe, bo wiążą z jednej strony ich umowy, pracują bardzo dużo, a nie są traktowani jak równe podmioty. A mamy przecież w prawie pracy, wszędzie mamy zapisy o równym traktowaniu. Więc tutaj w pełni popieram uwagi i wnioski mojego kolegi z BCC, kolegę Grzegorza, bo bez takich regulacji dojdzie do tragedii na polskim rynku pracy, będą prywatni niewolnicy, co się już dzisiaj dzieje, ja ich tak nazywam. Pamiętam tą naszą dyskusję sprzed paru miesięcy. Grzegorz mówi, że ja atakuję agencję pracy. Nie, ja atakuję tych nieuczciwych. Firmy outsourcingowe po prostu, bo nawet nie są agencje, to są firmy outsourcingowe. To są firmy, ale które wykonują pracę pośredników pracy. Bez zezwolenia. Bez zezwolenia, bez niczego i czerpią z tego naprawdę ogromne korzyści. Co widać, moglibyśmy tutaj wymienić parę nazwisk z opolskiego rynku, ale dla bezpieczeństwa tego nie zrobimy, bo są to ludzie naprawdę bardzo zamożni, którzy zdobyli swój majątek właśnie na tym wykorzystywaniu bezwzględnym pracowników. Piotr Łącześnik, Kongregacja. Koledzy już w zasadzie powiedzieli wszystko. No, kwestia niedomagania systemu jako instytucjonalnego systemu organizacji rynku pracy no, zawsze będzie występowała, bo życie idzie szybciej czasami niż możliwość tworzenia przepisów. No ale tutaj, jeżeli ta patologia nabrała już takiej skali, no to oczywistym jest, że trzeba się tym zająć. Ja tutaj bym się odniósł tylko do jednego stwierdzenia, że to, co było przyczyną, jak gdyby, że kwestia niedostosowania oferty ze strony rynku dla pracodawców pod względem kompetencji. W wielu obszarach i tam to, że ludzie się obawiają utraty pracy ze względu na postęp technologiczny, wchodzenie różnych nowych technologii czy automatyzacji produkcji, no to jest naprawdę w wielu przypadkach uzasadniona obawa osób, które już są jak gdyby w końcówce swojej kariery i tu rzeczywiście pojawienie się w pewnych obszarach tego gwałtownego skoku technologicznego, on będzie, bo tego nie unikniemy. On będzie ten skok technologiczny, a te osoby będą miały rzeczywiście problem się dostosować do tych wymogów, jeżeli będą chciały pozostać przy tych profesjach, których ta automatyzacja będzie dotyczyła, ale rynek pracy nie jest jednolity, tylko że kwestia możliwości pozyskania pracownika jest uzależniona od tego, co nam zaoferuje też instytucja państwa w systemie edukacji. I tu myśmy od, ja nie wiem, 10 lat przy tym stole dyskutowali o pewnych niedostosowaniach. I tu są dwa aspekty. Jeden aspekt jest dotyczący tego, że kto miałby utrzymać to szkolnictwo zawodowe, gdzie istotną rzeczą jest praktyka. I drugą rzeczą jest to, że no niestety w wielu obszarach, gdzie zapotrzebowanie na pracownika jest, no to potrzeba tych wysokich kwalifikacji jest raczej znikoma. Ale wprowadzając pewne zapisy w prawie dotyczące posiadania kwalifikacji, takich certyfikatów zawodowych, że się osiągnęło jakiś tam poziom, że żeby jeździć wózkiem widłowym, to on odbył kurs na wózek widłowy, ma trwać 3 miesiące i kończyć się egzaminem państwowym i cudami. No to tutaj no po prostu wskazuje na to, że w wielu obszarach przeregulowanie dotyczące restrykcji do wchodzenia w określone kompetencje jest jak gdyby no trochę przesadzone i tutaj moglibyśmy się przyjrzeć tym ograniczeniem wejścia na rynek, uzyskiwania odpowiednich certyfikatów, czy wszędzie one są potrzebne w takim zakresie. A w innych krajach jest łatwiej?
innych krajach to się wykonuje bardzo często na zasadzie, że jak umiesz, to robisz. No po prostu na tej zasadzie, nie oczekując jakichś specjalnych certyfikatów. No jednocześnie pojawia się drugie patologiczne zjawisko, że ja oglądałem tak niedawno taki program, chyba BBC to robił, że tam pracownicy pojawiający się, przyjeżdżający z różnymi, całą stertą dokumentów, certyfikatów, że oni są studentami, oni prowadzą nawet badania i cuda na kiju robią. Kwestia wiarygodności tych dokumentów i tutaj to jest kwestia taka, że formalnie spełnia warunki, no bo ktoś mu dał ten certyfikat, tak jak doktorzy z różnych uczelni, które nie istnieją, wirtualnych. To są kwestie takie, rzeczy, tu pewna racjonalność, trzeba by było się przyjrzeć, że przejście szkolenia stanowiskowego czasami wystarcza w zupełności, nie potrzeba tysiąca dokumentów, co po stronie pracodawców też, a szczególnie małych, bo ja mówię głównie o tych małych, którzy chcieliby zatrudnić, no ale no niestety muszą spełnić szereg wymogów formalnych i ta cała biurokracja też obciąża. To są takie kwestie, które można by było przyjrzeć się, nie na zasadzie, żebyśmy pierwszym zarzutem przy transformacji było, jak ludzie podejmowali się różnych działalności, które nie były ich profesjami, zaczynali, potrafili coś robić i robili po prostu. I to była ta tak zwana przedsiębiorczość, no po stronie pracowników, no wymagana, to bardzo dostęp do niektórych zawodów, no, takim sztandarowym i oczywiście dostępami do zawodów, to były zawody medyczne, gdzie trzeba było uzyskać nostryfikację dyplomu, ale jest masę profesji, które też wymagają jakichś dokumentów, ale tutaj wystarczyłoby tylko krótkie sprawdzenie, czy rzeczywiście to potrafi. Ja myślę, że tutaj Piotr, nasze szkolnictwo zawodowe, branżowe w ogóle kształcenie zawodowe jest dostosowane do naszych obecnych potrzeb. Większość szkół zawodowych, branżowych czy techników wypełnia tę rolę. Jak dzisiaj sobie popatrzymy na ofertę szkoleniową. Uelastyczniło się to. Ale jest, Piotr, to naprawdę na wysokim poziomie. Dzisiaj możemy zapewnić główne potrzeby naszych pracodawców. Możemy. Bo skończyły się te wszystkie ogólnozawodowe czy tam takie ogólne wykształcenie. Dzisiaj idzie się specjalizację i naprawdę ja obserwuję to na rynku i patrzę w tych wszystkich tylko naszych... że ad vocem. Specjalizacja ma też pewne ryzyko, bo w związku z tym, że dynamika na rynku jest tak duża, no to dzisiaj potrzeba takiej specjalizacji. Ja pamiętam, jak wszyscy się kształcili na marketingowców. Piotr, ale my nie wyprzedzimy tego, co się zadzieje na rynku pracy za 5-10 lat. My możemy reagować na potrzeby realne dzisiaj, tu i teraz. Brakuje nam kierowców, są kierowcy. Brakuje nam informatyków, mechatroników i innych. Te profile są, one funkcjonują. Te kwalifikacje są dostosowywane do potrzeb. Jeżeli na Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy co roku wydawane są specjalne takie zezwolenia. Rekomendacje, może bym nazwał. Ale zezwolenia na to, żeby dana szkoła zawodowa, branżowa otworzyła dany profil. Bo to się wiąże z kontynuacją i ona odpowiada bieżącym potrzebom. Chciałbym, żeby pracodawcy mogli dzisiaj określić, bo to oni zatrudniają tych ludzi, jakie kierunki kształcenia będą potrzebne dla nich za 5-10 lat. Tego też nie określą. Gdyby to wiedzieli, to by to zrobili, a tego nie wiadomo. Reakcja jest szkolnictwa i budowy jest naprawdę bardzo szybka. Wystarczy popatrzeć na profile, przejrzeć ogłoszenia i zachęty, co się dzieje. I to jest naprawdę dobre dla naszego małego, lokalnego rynku pracy, jakim jest Opolszczyzna. I tutaj środki, które są na to zabezpieczone, nie spotkałem się jeszcze z odmową. Bo są niektóre szkoły, które chcą powierać kierunki, które już funkcjonują gdzieś obok. To bez sensu. My mamy ograniczoną liczbę ludzi, których możemy wykształcić, przygotować i których wchłonie nasz opolski rynek pracy. Ja się nie martwię tym, co będzie, co jest we Wrocławiu czy w Katowicach. Oni sobie poradzą, bo oni po prostu, Piotr,
za wysoko kwalifikowanych specjalistów, zapłacą im więcej. Co się dzieje nawet na dzisiejszym... No nie, wewnętrzna konkurencja na rynku krajowym jest olbrzymia. No już więc pomiędzy tutaj, dużymi ośrodkami a my, małymi to jest... No więc dlatego, my jesteśmy małym, średnim takim ośrodkiem. Dlatego o to bym był spokojny. Bardziej martwię się jakością warunków pracy i płacy na naszym małym terenie. Przez to my tracimy tyle ludzi. To nie tylko przez ten sentyment wyjazdów zagranicznych, ale przede wszystkim jesteśmy mało konkurencyjni do tych dwóch dużych ośrodków, które płacą naprawdę dużo więcej. I jeżeli tak będzie dalej, to rzeczywiście nie demografia, ale ta emigracja wewnętrzna. Migracja. Tak. Ona pokaże, że większość ludzi się nam przeprowadzi do Wrocławia, Warszawy i na Śląsk, myślę, bo tam lepiej płacą. Tam się będzie im lepiej po prostu żyło, bo będą mieli więcej pieniędzy. Nie no, tylko że w tej chwili płaca też nie jest takim jedynym wyznacznikiem, ale jakość życia, która na Opolszczyźnie uważam jest zdecydowanie na przykład wyższa i tu panowie widzę kiwają głowami intensywnie. Poza tym w tej chwili w związku z postępem technologicznym przywiązanie się w sensie geograficznym do miejsca staje się to jak gdyby wtórne, bo można pracować równie dobrze na rzecz pracodawcy gdzieś daleko. Kwestia jest specjalizacji. Zależy też jaki pracodawca, prawda? No, sklepie zdalnie, nie będziemy no nie, właśnie ja mówiłem o tym, o możliwości dostępu i atrakcyjności oferty, gdzie te bariery niektóre nam troszeczkę przeszkadzają. Ja mówię o mikroprzedsiębiorcach, którzy mają... Oni mają największy problem w tej chwili z pozyskaniem, mimo że, bo nie są w stanie, że tak powiem, konkurować powiedzmy z dużymi podmiotami w wielu obszarach. No kwestia, żeby im chociaż trochę ułatwić od strony biurokratycznej, choćby pozyskiwanie siły roboczej, ale to jest kwestia systemu całego. Ja nie sądzę, żebyśmy uniknęli jednej rzeczy, że w pewnych obszarach no niestety musimy antycypować trendy, obserwować te megatrendy gospodarcze, w którym kierunku idzie gospodarka. Wiadomo jest, że dzisiaj olbrzymia gra idzie o to, żeby wiele profesji, które są, wymagają siły tej roboczej takiej, zamienić to na automatykę. Już się pracuje nad pewnymi systemami autonomicznymi, choćby w transporcie. I to będzie olbrzymia grupa ludzi, którzy będzie musiała znaleźć sobie jakieś inne miejsce. Czy Grzegorz Kuliś z BCC chciałby dodać? Wiele arcyciekawych wątków koledzy poruszyli tutaj w poprzednich wypowiedziach. To znaczy od samego początku, o ile dobrze pamiętam, bo otarliśmy się o szkolnictwo zawodowe, no to na pewno model dualnego szkolnictwa i w obszarze zawodowym, i w obszarach szkolnictwa wyższego byłby bardzo pożądany. Były takie próby stworzenia takich dualnych kierunków. Były takie próby, tylko znaczy są nawet takie programy, są operatorzy tych programów stażowo-praktykowych, że tak się słowotwórczo wyrażę. No tylko ten komponent był, obecności u pracodawcy był taki, że tak powiem, nieproporcjonalny do tego, ile czasu ten młody człowiek spędzał w szkole czy w uczelni. Mhm. Znaczy to był tam jakiś mały procent czasu mógł być do dyspozycji pracodawcy, więc pracodawcy co do zasady na 2 miesiące nie opłacało się takiego człowieka onboardować u siebie w organizacji, bo on nie przynosił żadnej korzyści. Przez 2 miesiące, czy tam przez miesiąc ten człowiek niczego się nie nauczy, powiedzmy sobie szczerze. Pokręci się po firmie, pozawraca gitarę, mówiąc kolokwialnie. I to jest taka niestety szczera i przykra prawda. To znaczy, działałoby to inaczej, tak działa to w Niemczech, że ci ludzie połowę czasu spędzają na procesach kształcenia, a połowę czasu na pracy, gdzie mogą wykorzystać to kształcenie, czyli tutaj ta kompatybilność sektorowa musi mieć miejsce. I wtedy są korzyści, znaczy oni szybciej adoptują się na rynek pracy, szybciej zdobywają te kompetencje, wielokrotnie zostają w tych organizacjach, które są w tym partnerstwie ze szkołami i tu w obszarze szkolnictwa zawodowego jest to jedyne sensowne rozwiązanie, ale w pełnym spektrum jakby edukacji, niezależnie od kompetencji, możliwości, poziomu wykształcenia i tego, czy ktoś chce trafić na rynek pracy, czy ktoś chce kontynuować karierę zawodową, no to na dzisiaj, bo padło pytanie, czy pracodawcy wiedzą, jakie będą zawody przyszłości, a które tutaj zginą, tak jak copywriterzy po
i content makerzy po pojawieniu się czata GPT parę miesięcy temu, no bo oni po prostu ten zawód wymarł na całym świecie w miesiąc. Już? Tak, nie ma, nikt nie korzysta z content makerów, no wszystko robi chat GPT, więc jakby te firmy się niejednokrotnie, nie małe organizacje, po prostu zniknęły z rynku. Dynamika i gwałtowność jest przerażająca i teraz nikt nie odpowie na pytanie, które zawody będą zautomatyzowane i zrobotyzowane, które nie będą, w związku z czym ci młodzi ludzie muszą mieć kompetencje do tego, żeby się nieustannie uczyć i jakby elastycznie, dynamicznie przekwalifikowywać, bo taki będzie rynek pracy. On będzie kompetencyjnie dynamiczny w kontekście potrzeb. I ja rozumiem, że ciężko będzie przekwalifikować, jeżeli autonomiczne pojazdy, rzeczone tutaj przez Piotra, czyli wejdą w obszar taksówek, publicznego transportu czy transportu ciężkiego, no to ta gwałtowność może być bardzo podobna do czata GPT i content makerów. No i z tych ludzi nie zrobimy prawdopodobnie programistów, ale możemy pomyśleć o innych zawodach, które nie będą zautomatyzowane. Demografia w kontekście automatyzacji, tu zaryzykuję pewne stwierdzenie i jakby proszę się nie czepiać, ale ona nam chyba trochę pomaga, to znaczy zdecydowanie przyspiesza procesy automatyzacyjne i cybernetyzacji gospodarki. To jest niebezpieczne, bo ona je przyspiesza i one będą ad minus dla nas działały w przyszłości, ale z drugiej strony no są konieczne, bo nie mamy tych ludzi do pracy. W którą stronę świat zmierza i co to będzie, to już... w niewiadomym kierunku, nieokreślonym. No dzisiaj dyskusję, będzie ciekawie. Wrażenie. Dziękuję dzisiaj bardzo. Futurystycznie trochę. Bardzo futurystycznie. Od szkolnictwa zawodowego do przyszłości do za 100 lat. Do w świecie, tak? Grzegorz Kulisz, Biznes Center Club. Bardzo dziękuję. Bardzo. Grzegorz Adamczyk, Solidarność, dziękuję. Dziękuję. I Piotr Francześnik, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa. Za uwagę dziękuję także Aneta Skomorowska-Kobza. Cała rozmowa na radio.opole.pl.